Cześć i czuwaj! Z tej strony harcmistrzyni Julek Rzędowska z Wydziału Komunikacji i Promocji Głównej Kwatery ZHP. Dziś to wyjątkowo ja, zapraszam Was na najnowsze, a zarazem pierwsze w nowym roku harcerskim wydanie newsów ZHP 360. W części Polski sytuacja powodziowa wciąż jest bardzo trudna. Lokalne chówce i chorągwie nieustannie angażują się w różne rodzaje służby. Jeżeli jesteś osobą pełnoletnią, dysponujesz czasem i masz możliwość, aby pojechać na tereny dotknięte powodzią, zgłoś się w ankiecie dostępnej na stronie www.zhp/powódź. Drugim sposobem jest wsparcie zrzutki ZHP. Zebrane fundusze pomogą na wsparcie w usuwaniu skutków powodzi oraz zakup niezbędnych artykułów dla poszkodowanych. Harcmistrzyni Martyna Kowacka, naczelniczka Związku Harcerstwa Polskiego, 20 września 2024 roku otrzymała od ministry edukacji Barbary Nowackiej powołanie do członkostwa w Zespole do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zespół jest organem pomocniczym ministra edukacji, którego zadaniem jest przygotowanie propozycji współpracy organizacji z innymi placówkami, takimi jak szkoły czy przedszkola. Ogromnie cieszymy się, że jako organizacja z ponad 100-letnią tradycją możemy wnieść do zespołu nasze idee i wartości. Od września rozpoczęliśmy cykl jesiennych webinarów Bądź Gotów, realizowanych przy współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej w ramach cyklu Odporni. Takie spotkania to możliwość zdobycia nowej wiedzy w zakresie postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych. Najbliższe spotkania odbędą się 15 i 29 października, a dotyczyć będą bezpieczeństwa w sytuacjach nadzwyczajnych. Szczegóły znajdziecie w zakładce wydarzenia na stronie zhp.pl. W czerwcu 2025 roku zapraszamy Was na wyjątkowe wydarzenie, czyli Intercamp, który odbędzie się w Niemczech. Jest to wyjątkowa okazja, aby zacząć swoją skautową przygodę i poczuć magię międzynarodowego skautingu. Zwierz patrol harcerek i harcerzy w wieku od 11 do 17 lat i do 2 grudnia wypełnijcie ankietę zgłoszeniową. Szczegóły znajdziecie na SharePoincie oraz na fanpage'u reprezentacji ZHP na Intercamp na Facebooku. Wrzesień to czas harcerskiego startu, ustalania nowych celów i planowania w gronie drużyny, szczepu czy chówca. Jeśli jeszcze nie jesteście na oficjalnej grupie ZHP Strefa Inspiracji, koniecznie tam dołączcie. Na grupie w ramach cyklicznych postów znajdziecie solidną dawkę inspiracji do pracy z Waszymi jednostkami. Czekamy na Was! To już wszystkie harcerskie informacje, które dla Was na dziś przygotowałam. Po kolejne zapraszam już w następnym miesiącu. Do zobaczenia, do usłyszenia, czuwaj!